Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na lekcji matematyki. Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy od podręcznika. Otwórzcie sobie podręcznik na stronie 98 i 99. Myśmy już kiedyś ze strony 98 pewne ćwiczenia wykonywali. Dzisiaj powtórzymy sobie, wykonamy jeszcze raz, przeanalizujemy, dlatego że to, co będziemy robić za chwilę w ćwiczeniach, będzie właśnie opierało się na tym, co zrobimy sobie w tej chwili. Uwaga! Na stronie 98 przyjrzyjmy się temu, co mówi do nas Noni. Noni przedstawia nam pewne działania i tłumaczy, jak wykonywać, gdy te działania będą bardzo podobne, tylko na troszkę większych liczbach. Zaczniemy od przykładów bardzo łatwych. Pierwszy przykład, 4 dodać 3. Mamy 4 czerwone patyczki oraz 3 niebieskie. Kiedy Noni nas zapyta, ile patyczków jest razem, trzeba połączyć je za pomocą znaku dodawania. 4 dodać 3 równa się 7. No właśnie, i takie przykłady każdy z Was potrafi zrobić. Ale co by się stało, gdyby Noni dała nam liczby większe? Zamiast liczby 4 dałaby nam 14 patyczków. Uwaga, popatrzmy, mamy tutaj wiązkę patyczków, jest tutaj 10 spiętych gumką i 4 patyczki leżące luzem, razem jest to 14 i do tego mamy dołożyć 3 patyczki. Skąd i jak obliczyć wynik? Skąd ten wynik wziąć? Moi drodzy, zwróćcie uwagę, że tak jak te patyczki są spięte, tak nikt ich nie rusza. One są nadal spięte i nic z nimi robić nie musimy. Popatrzmy zatem, że mamy 4 patyczki, dodać 3, czyli dokładnie tak jak na rysunku wyżej. Jest to 7, ale mamy jeszcze wiązkę patyczków, które są spięte razem, a więc tu jest nasza dziesiątka. 10 dodać 7 daje nam 17, czyli 14 dodać 3 to 17. A więc, moi drodzy, tutaj z tą wiązką nie musimy nic robić, razem było 14 patyczków, po dodaniu do tego 3 patyczków otrzymujemy wynik 17. A jak będzie wyglądała sytuacja z odejmowaniem? Na początku łatwy przykład. Mamy 7 patyczków, tyle było ich na początku, potem ktoś zabrał 3. Widzimy, są to patyczki skreślone. 7 odjąć 3 równa się 4. Zostały nam 4 patyczki. Teraz sytuacja bardzo podobna, tylko że nie mamy 7 patyczków, a mamy 17, dlatego że w wiązce mamy 10 patyczków jeszcze dodatkowych, które są spięte i nikt ich nie rusza. Czyli mamy 17 wszystkich patyczków, z tych 17 zabrano 3 patyczki. 17 odjąć 3 równa się 14. Jak to się stało? Stało się tak dlatego, że 10 patyczków z tych spiętych nie ruszaliśmy w ogóle. Nas zainteresowały patyczki te, które leżały luzem. Było ich 7, z tych 7 zabrano 3. Czyli zobaczcie, nasza dziesiątka jest nieruszona. Wobec tego mamy 10 i 4, to jest to, co nam pozostało. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie ćwiczenia manipulacyjne. Będziemy robić również na innych przykładach i wtedy na pewno będzie to bardziej jasne. Jeszcze jeden przykład. Na początku było 7 patyczków, z tych 7 zabrano 4, czyli skreślone. Zostały 3. To jest sprawa jasna. Tutaj mamy sytuację podobną, tyle że nie mamy tylko 7, ale mamy aż 17 patyczków, z czego cała dziesiątka jest spięta razem i nikt nie ma zamiaru ich rozdzielać, przynajmniej na razie. 17 patyczków mamy odjąć od nich 4. Zabieramy 4 i zobaczcie, co nam zostało. Została nam cała wiązka 10 patyczków oraz te 3, które leżały luzem, czyli zostało nam 10 dodać 3, czyli 13. Myślę, że takie ćwiczenia manipulacyjne możecie sobie również u siebie robić na biurku, na stoliku, za pomocą patyczków, różnych przedmiotów, kredek, ołówków, cokolwiek macie pod ręką. Można takie ćwiczenia wykonywać, na pewno one Wam przybliżą, jak wykonywać działania. Przejdźmy teraz do zadań. Ułóż działania dodawania do rysunków i oblicz według wzoru. Popatrzmy.
mamy dwa małe ptaszki, nie będziemy się zastanawiać, jakie to gatunki, po prostu będziemy mówić małe ptaszki i duże. Mamy dwa małe ptaki i trzy duże. Ile jest ich razem? 2 dodać 3 równa się 5. To jest sprawa oczywista i jasna. Tutaj, uwaga, gdybyśmy popatrzyli sobie, to zasłonię Wam na moment, zrobię w kolorowym okienku, te ptaki. Zobaczcie, czy górny rysunek i dolny rysunek są do siebie podobne? Tak, są identyczne. Tu jest 2 dodać 3 i tu też jest 2 dodać 3. Ale uwaga, tutaj mamy jeszcze ptaki z boku siedzące, jest ich 10. I teraz zobaczmy, gdybym dodała tylko 2 dodać 3, uzyskałabym wynik 5. Ale ja mam jeszcze tutaj obok 10 dodatkową. Ta 10 pojawia się tutaj z przodu, bo było ptaków małych 12 i mamy tę 10, która kryje się w moim okienku. Dlatego w wyniku końcowym ta sama 10 pojawi się na początku. Czyli mamy było 12, dodać 3, to jest 15, a nie 5. A teraz przejdźmy do kolejnego przykładu. Mamy tutaj 3 kury i 3 kaczki. Chcemy policzyć, ile razem jest tych ptaków. Wobec tego prosty przykład. Zapisujemy 3 kury, dodać 3 kaczki. Wynik końcowy to 6. Uwaga! Na dole rysunek jest bardzo podobny, różni się tylko tym, że mamy tutaj jeszcze większą ilość kur. Żeby te kury zaznaczyć jakoś, że ich jest tutaj więcej, ja sobie wezmę je w takie okienko, żebyście widzieli, że to są te kury dodatkowe. Gdyby ich nie było, nasze działanie wyglądałoby identycznie jak to, które jest na górze. Uwaga! Policzmy zatem, ile jest kur. Czy mamy tylko 3 kury, tak jak wyżej? No nie, bo mamy jeszcze 10 w okienku. Wobec tego nasze działanie będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Będzie 10 i 3, czyli 13 kur. Do tego dodamy 3 kaczki i obliczamy wynik. Uwaga, wynik też będzie większy. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj jeszcze dodatkowo 10 kur. A więc 13 dodać 3 to już nie będzie tylko 6, ale wynik będzie 16, czyli mamy wynik końcowy 16. Skąd to się wzięło? Wiecie, tu było tylko 6 ptaków, tutaj byłoby 6, gdyby nie 10 dodatkowa, czyli mamy 16 ptaków. Przejdźmy na stronę 99. Przed nami kolejne zadanie. Ułóż działania odejmowania do podanych rysunków i oblicz według wzoru. Na początek przeanalizujmy sobie nasze działanie i rysunek. Mamy tutaj, zobaczmy, serduszka. Tych serduszek jest 8. Przynajmniej było ich tyle na początku. Było 8 serduszek. Z tych 8 serduszek ktoś zabrał 5. Zabrał, czyli skreślił, a my wiemy, że znak odejmowania mówi nam o tym, że ktoś coś zabrał. Czyli 8 odjąć 5, zostały nam 3 serduszka. A teraz przykład kolejny. Mamy, popatrzcie, bardzo podobną sytuację. Bardzo podobną sytuację, ale czym się różni? Różni się tym, że na górze mamy dodatkowe serduszka. Tych serduszek jest 10. Gdyby ich nie było, nasz rysunek górny i dolny byłyby identyczne. Czyli byłoby 8 odjąć 5. Ale że mamy na górze jeszcze całą 10 różowych serduszek, wobec tego, ile wszystkich różowych serduszek było i tych czerwonych razem? Było ich razem 18, nie tylko 8. Od 18 odjęliśmy 5, zostały nam nie 3, a zobaczcie, ile zostało. Zostało aż 13 serduszek, o 10 więcej, prawda? Bo te górne doliczyliśmy. Uwaga, a jak sobie poradzić z przykładem w kolejnym zadaniu? Ile mamy kwiatków żółtych i kwiatków fioletowych? Razem było kwiatków, popatrzmy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na początku było 7 kwiatków. Z tych 7 kwiatków ktoś zabrał, czyli odjął 5. Wynik końcowy zostało nam ile? Zostały nam tylko 2 kwiatki. Widzimy przykład bardzo łatwy.
Zwróćcie uwagę, że na dole mamy identyczny rysunek, ten jak ten górny, ale mamy coś jeszcze. Na górze mamy liczbę większą, ponieważ mamy dodatkowe jeszcze 10 kwiatków, czyli żółtych kwiatków już nie było, że nie były tylko dwa, ale było ich 12 i było 5 fioletowych, czyli razem kwiatków było wszystkich na początku 17. A więc 17 kwiatków, z tych 17 kwiatków zabrano 5, czyli odjęto 5 kwiatków. Ile kwiatków zostało? Zwróćcie uwagę, gdy zabrano 5, została nam cała dziesiątka oraz 2 dodatkowo, czyli zostało nam 12 kwiatków. Zostało 12 kwiatków. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze ćwiczenia. Oczywiście my będziemy ćwiczeń wykonywać jeszcze zdecydowanie więcej. A teraz zapraszam Was, kochani, do ćwiczeń. Jesteśmy na stronie 54 i 55. Przed nami gra. Bardzo łatwa i bardzo sympatyczna gra, w którą można sobie zagrać w domu, z kolegami, z rodziną, z kimkolwiek, kto tylko będzie miał ochotę grać. Żeby zagrać w grę, potrzebne nam będą karty. Jeżeli macie możliwość wycięcia sobie tych kart z wycinanki, to jak najbardziej. Możecie wykonać karty własnoręcznie, ozdobić według uznania, no i oczywiście bawić się w domu. Najważniejsze jest, żebyśmy przeczytali sobie instrukcję naszej gry. Gra nazywa się Suma. Jest to gra przeznaczona dla 3 osób. Do gry potrzebne będą karty z liczbami od 1 do 10. Oczywiście, tak jak powiedziałam, mogą być wykonane z wycinanki lub własnoręcznie. Po 2 karty z każdą liczbą, a więc łącznie 20 kart. Czyli trzeba wykonać 20 kart. Jaki jest opis gry? Jedna z osób pełni funkcję sędziego. Sędzia odkrywa 2 karty tak, aby mogli je zobaczyć równocześnie obaj zawodnicy. Gracze dodają w pamięci odkryte liczby. Ten z nich, który jako pierwszy poda poprawny wynik, zabiera obie karty. W rozgrywce wygrywa ten zawodnik, który zdobędzie więcej kart. W następnej rundzie pełni on funkcję sędziego. Czyli taka bardzo fajna gra, ćwicząca jednocześnie umiejętność dodawania. Uwaga, na początek chciałabym, żebyśmy zrobili sobie taką rozgrzewkę i sprawdzili nasze umiejętności, czy potrafimy szybko liczyć, szybko przeliczać. Uwaga, uwaga, będziemy sobie teraz przeliczać i podawać wyniki naszych sum, które tutaj mamy podane na kartach, liczby, które mamy podane na kartach. Uwaga, uwaga, para pierwsza to 4 i 6. Kto potrafi? Jesteście szybcy, podajcie wynik. Jaki to będzie? Oczywiście możecie zrobić sobie teraz pauzę i szybciutko policzyć. Ile to jest 4 dodać 6? Ja już wiem, wynik to 10. Kolejną naszą parą jest 1 i 9. Kto już zna wynik? Można przestawić liczby. 9 dodać 1. Wynik to też 10. A jaki będzie wynik liczb 10 i 2? Co uzyskamy? 10 dodać 2 to 12. Bardzo szybkie liczenie. Uwaga, trudny przykład. 3 dodać 8. Proponuję przestawić sobie liczby. 8 dodać 3. Uwaga, popatrzcie na swoje ręce. Naszykujcie 8 palców i teraz spróbujemy do nich dodać 3. Dokładając 3 paluszki, ale nie mamy, prawda? Czyli musimy dołożyć coś jeszcze. A więc jak dołożymy jeden palec, to będziemy mieli 9. Jak dołożymy jeszcze jeden, to będziemy mieć 10. I potrzebna będzie kredka lub ołówek, to będzie 11, czyli wynik 11. 5 i 5, kto policzy szybko? 5 to palce jednej ręki. Kolejne 5 to druga ręka. 5 i 5 to 10. Świetnie. 2 oraz 8, albo 8 i 2, może tak będzie łatwiej. 8 i 2, czy 2 i 8, to 10. A ile to będzie 10 dodać 1? 10 dodać 1, 11. A ile to będzie 5 dodać 6? Jeżeli do 5 dodaliśmy 5 i to było 10, to dołożymy jeszcze 1, bo to będzie nasz 6 element, to będzie 11. 7 dodać 4 albo 4 dodać 7 to również
11. No i 6 dodać 3, jaki uzyskamy wynik, nie przekroczymy nawet dziesiątki, wynikiem będzie 9. Kochani, dzisiaj takie naprawdę bardzo, bardzo krótkie liczenie. Wierzę w to, że gra spodobała Wam się i że przygotujecie sobie w domu odpowiednie karty i po prostu pogracie z kimś bliskim w tę grę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnej lekcji. Pa, pa!